Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Dzień dobry, dzień witamy, dziecka. Witamy się z wami. Wczoraj nie przywitaliśmy się, więc zrobimy tak, że teraz wsadzimy. W środek wsadzimy, no tak, w środek teraz, materiału wsadzimy. Tak, ale no wstawię po prostu materiał z wczoraj, proszę bardzo. Mamie. I sobie. Żebyś mógł zjeść sernik, o którym marzyłeś. Byliśmy na imprezce rodzinnej. W jedną stronę mieliśmy powiedzmy 120 km, więc wracaliśmy w nocy. Dlatego wyglądam tak i chodzę dziś w okularach, nie mam zamiaru się malować. Mamy niedzielę, jest piękne słoneczko, cieplutko, nie ma wiatru. Wczoraj był, a dzisiaj jest dużo przyjemniej. I u nas na osiedlu dzisiaj jest fest z okazji Dnia Dziecka. Tak, więc idziemy zobaczyć, co tam ciekawego nas spotka. Samo co roku. Chłopacy straż, idą policja, ze mną. Jakieś dmuchańce, baloniki, parę tarz, wata cukrowa. Tak. I tyle. Tak. I coś scena dla starych ludzi. Tak, i przede wszystkim... Scena pod kościołem zawsze jest dla starych ludzi. Tutaj idziemy z tym małym człowieczkiem, który fajnie wczoraj spędził czas, czy nie? Tak. Tak, fajnie było. No ale się skończyło, więc teraz zdrówko, prawda? Więc teraz idziemy zobaczyć, co tutaj słychać. A tak, Paweł nawiązał, dlatego że festyn jest pod kościołem i organizuje go parafia, w związku z czym no jest takie nastawienie, trochę nie wiem czemu, na starszych ludzi. Nie powinni tego nazywać festynem na Dzień Dziecka, no bo jak są jakieś, to już wiemy, co roku jest tak samo. Jakieś ciasta i gifty i tak dalej. Jedziemy konikiem? No i nowa kolejka się zbiera. Kucyki czy jakieś koniki zobaczymy. To słuchajcie, większość jest rozchwytywana właśnie przez starszych ludzi. Tworzą się kolejki jak w PRL-u. No, a dzieciaki to mało co mogą dostać. No, ale tak to już jest. No i tak to właśnie zawsze wygląda. Kolejki, kolejki, kolejeczki. Mamy tutaj mini golfa, kochani. Więc spróbujemy swojego szczęścia. Jest! Będziemy mieli. Dobra, ja masz kija? Dobra, to bierzesz kija. Takiego dużego. Stajesz w rozkroku. Na lewo albo na prawo. Ręce prosto. Twarz jest ładniejsza. Kuba nas olał. Spotkał kolegę i poszedł grać z kolegą. Tata został po prostu wyrzucony z drużyny.
Jesteśmy ciekawi, na ile kolega go porobi. Bo on jest tak ogarnięty, że zobaczymy, nie? Czy wróci z piłką, czy bez. Ale dobra, niech się bawi. Szkoda tylko, że sam nie chciał tu przyjść, żeby sobie trochę odpocząć. Tam gra. Jest. Zobaczcie. Nie jesteśmy gołosłowni. O, idzie mu idealnie. Nie, no dobra, zaczynaj. Zaczynaj. Nie widzieliśmy, jeszcze raz. Dobra, zaczynam, uwaga. O kur... Ej, no no! Nie dupię. To już dwa, tak? Trzeci. Robi wielką różnicę. Prawie 16 centymetrów. Yes, gratulacje! A już niedługo nastąpi uroczystość. Właśnie taka ekipa jest na Dniu Dziecka. Gdzie nagrodzimy... Właśnie tak. Przepraszam, ja po prostu mam dzisiaj taki humor. A puść, puść. Wow. To rano budzę się na kacu. Do pracy ciężko. Który to kawałek gumy dzisiaj? Pierwszy. Nie jadłeś jeszcze gumy dzisiaj? Pierwszy. I teraz Asi się wysypią wszystkie i... Nie mów tak. Nie chcę zdusić. Może ja? Nie, już mam. Już jest. Proszę bardzo. Pod nogi mi. Wow, nie zadziała. Skacz. Trudno się mówi. On nie gra fair. To się gra skończyła. Super. Podaj rękę, bo to ty jesteś atleter. Podziękuj za grę. Piękny mecz. Wracamy po pobycie na festynie. Kuba został jeszcze sobie grać w szachy. Zrobiła się nie wiadomo skąd godzina 18, a my nie jedliśmy obiadu, więc wracamy działać. W tym... Spaghetti, tak. Na obiad. Tak, spaghetti. Na kolację.
bo idąc tropem kupowania na promocjach, kupiliśmy 3 opakowania mielonego, więc nie mamy specjalnego wyboru. Robimy dzisiaj spaghetti, ale tak, nasza opinia na temat festynu. Proszę, zaczynaj. Jak zwykle festyn zorganizowany pod starszych ludzi. Nie powiem, atrakcji dla dzieci mnóstwo, ale tak, co roku te same i co roku większość jest beznadziejnych. A jeżeli chodzi o scenę i tak dalej, to typowo dla starszych ludzi. Tak, no wiecie co, nawet kapela, no piosenki... Śpiewająca o browarze. O tak, o piwie z beczki. I, a co było z kobietami? Kobieta, jak było, trzeba kobieta zadowolić kobietę? Baba, coś tam, nie wiem. Wiem, ale brzydko nazwana kobieta. Generalnie powiem wam, że te piosenki, ja rozumiem, no dla starszej ekipy, ale jednak dzieci się tam przewijają. Dobrze, że nie zwracają na to uwagi, ale tak, mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. O, no tutaj i macie przede wszystkim jedną z nich. W każdym razie, no atrakcji, tak jak powiedzieliśmy, mnóstwo, nawet koniki można się przejechać bryczką. Niektóre darmowe, ale na przykład jedzenie, posiłki. No jedzenie to tragedia. Była. Zupa ja była dokończyć? Darmowa, dobra, to ja nie będę ja się udzielał. Chciałem powiedzieć o kiełbaska. Zdanie, no to dokończę. Zdanie dokończę, że właśnie była zupa darmowa, aczkolwiek nie wiem, jak długo ta zupa była. Nie wiemy, z tego względu, że jakby przyszliśmy, no to była mała kolejka i nie było widać, żeby coś tam wydawali, więc może już się dawno skończyła. No, ale możesz powiedzieć a propos cen, ja wam wstawię nagranie. Mała kiełbaska 18 zł na festynie. I to naprawdę cienka, mała, zwykła kiełbaska. To nie była kiełbaska jak w Niemczech, gruba, soczysta, tylko jakieś tam cienkie coś, ale jak to Frankfurterki. No, trochę grubsze to było. No nie, bardzo, bardzo drogo, jeśli chodzi o takie jedzenie z grilla. No i tym bardziej to był festyn dla dzieci, to by miało być coś w miarę darmowego, no. Tak dalej. Nie mówię, nie oczekuję, że ktoś kiełbasy za darmo, czy tam burgery, frytki będzie wydawał, ale przy bardziej normalnych cenach. Tak, no pozapraszane tasze i tak dalej za kolosalne pieniądze, więc chodzi tylko o many, żeby tam się zwróciło tym ludziom, którzy tu przyjechali. Wiadomo, z jednej strony coś za darmo, z drugiej strony biznes i kasa musi się zgadzać. Tak więc połowicznie podchodzimy do tematu, jak zwykle zresztą. Wracamy robić niedzielne spaghetti. Tak, wracamy do domku odpoczywać. Myślałam, że się dzisiaj zdrzemnę, ale niestety nie ma takiej możliwości, bo już jest za późno po prostu. Siemaneczko kochani, witam się z wami w nowym dniu. Wyglądam właśnie tak jak na załączonym obrazku. Ledwie trzymam telefon, jestem po treningu. Dokładnie spalone 316 kalorii. Zaraz wyłączam licznik, ale ja wyłączam zawsze po sprzątaniu odkurzaczem, bo sprzątanie też jest dość intensywne, także wsiadam na odkurzacz, a potem posiłek, bo umrę z głodu, kochani. Ten szum, kochani, oznacza jedno. Właśnie zmontowałam film na środę. Fajny film, bardzo fajny. Miałam bardzo fajny vibe. Bardzo mi się chciało. Dużo się śmiałam. I kurczę, jakie fajne rzeczy. Naprawdę fajne rzeczy. Także w środę będzie się działo. A ja właśnie zmontowałam, nagrałam, zmontowałam, a zaraz się szykuję do wyjścia. Znaczy się, mam chwilkę odpoczynku, a potem muszę lecieć na zebranie do szkoły Kubusia. I potem muszę zrobić zwroty i tak dalej, więc wieczorem wrócę do domu. Buu. Ale takie życie. Na szczęście mam już mieszkanie wysprzątane. Częściowo rzeczy na Vinted wystawione, więc jeśli jesteście ciekawi nowości, to koniecznie tam wpadajcie. A na ustach dzisiaj, znaczy się te usta, które widzicie, to jest znowu to kombo. Także tak, Eveliny. Eveliny królują. Idziemy, idziemy. A gdzie idziemy, Kuba? Powiedz. Na jarmark do szkoły. Jarmark, ale my będziemy również połączony pilnować stoiska. Połączony z licytacjami charytatywnymi. Dla chłopca Bartka właśnie z osiedla zwycięstwa
którego kilka razy spotkałam, nie może chodzić, jeździ na wózku. Tak, tak. I ten jarmark polega na tym, że będziemy stać, każda klasa ma swoje stoisko, będziemy zbierać pieniążki za różne rzeczy. My akurat upiekliśmy ciasteczka, inni robili jakieś rękodzieła i tak dalej, różne rzeczy. I będziemy zbierać pieniążki i całość kwoty potem cała szkoła przekaże właśnie temu choremu chłopcu na rehabilitację i na takie wsparcie. Ponoć przed świrusem była taka inicjatywa. Co roku to się przerwało właśnie przez tą sytuację, która była na świecie. I teraz wracamy do tego. A teraz pędzimy, bo na 16:30 musimy już być na miejscu, a jeszcze chcieliśmy obejść i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Zobaczcie, jak jestem ubrana. Mam bluzkę na ramionczkach, krótkie spodenki i klapki. Nie wiem, czy widzicie. Aczkolwiek jest godzina 8:40. Ja już po ćwiczeniach i tak wygląda Asia Burak. No, Kuba mówi, mamo, jaka ty jesteś czerwona. Ale udało mi się zrobić trening. Niestety 4 serie, nie 5, bo bym nie zdążyła odprowadzić Kuby do szkoły. Ale zrobione, wykąpane. Teraz, o, powiszonek tutaj na hulajnożce sobie jedzie. Ja paczuszkę mam, bo zawsze jak sprawdzam rano i coś wpadnie, to zawsze wysyłam od rana od razu. No ja lub Paweł, zależnie kto zaprowadza Kubę. A teraz kochani kończę, bo mi ręka wypadnie. Pralka w tle, a tu moje śniadaneczko. I jest godzina 10, ja dopiero będę jeść śniadanie. Ale nie myślcie, że ja dopiero teraz wstałam. Już ćwiczyłam, odwiozłam Kubę, porobiłam łóżka, porobiłam naleśniki dla niego, śniadanko dla niego, wykąpałam się, byłam na zakupach i teraz siadam do śniadania i zaraz jeszcze posprzątam mieszkanie, a potem będę nagrywać dla Was. Także witajcie w moim świecie. Jeśli chodzi o moją kawusię, no to najpierw robię w zaparzaczu kawę sypaną, potem niestety jest tutaj całe brudne, no prawie się tego nie da doczyścić. Robię sobie spienione mleczko i ono jest na zimno oczywiście, a teraz biorę szklankę, w której robię taką kawusię i zaraz pokażę Wam, ponieważ to mleczko schłodzone, zagęszczone tutaj po wewnętrznej stronie tej szklanki, sobie właśnie tak, wiecie, no, ponalewam, że tak powiem. I zaraz pokażę Wam dalszy ciąg. Dokładnie o to mi chodziło. Tak więc tak to wygląda w tej chwili. Teraz wrzucam lód. Lód w środku jest. Teraz sobie przelewam. Mleko spienione robię do takiego poziomu, jak widzicie. Nie robię maksymalnie na sztywno, bo jakoś nie lubię. Za szybko wtedy opada. I teraz nalewamy sobie kawusie i tak to się prezentuje, jak widzicie. I tak właśnie prezentuje się moja kawusia. Na dole mleczko kandyzowane, tak o wygląda. Kawusia i mleko spienione i słuchajcie, niebo w gębie. Ja oczywiście już nie słodzę, bo to mleko słodzone jest na tyle słodkie, że i tak, wiecie, mamy cukru dostarczonego na cały dzień, odpowiednią ilość. A jeśli chodzi o prostszy przepis na taką kawusię z mlekiem kandyzowanym, to dodam w następnym vlogu. Ok, kawusia zrobiona. Tutaj będzie pita. Czekajcie, muszę liznąć. Jak właśnie nam się trochę zbierze to mleczko w jednym miejscu, to musimy sobie przemieszać, wiadomo. Ja używam ostatnio szklanych, co to jest? Słomek. Bo jakoś tak, nie wiem, raz używam plastikowych ze Starbucksa, raz używam tych szklanych, a te szklane kupiliśmy kiedyś w Tigerze przy okazji. I słuchajcie, jestem trochę zmęczona, chyba za szybkie tempo życia sobie ostatnio narzuciłam. W każdym razie teraz zabieram się za malowanie. Delikatnie tylko się podmaluję. W ogóle pierwszy raz tu mi wyszedł jakiś dziad w takim miejscu, gdzie ja nigdy nie mam. Zawsze mam tutaj, na brodzie i tutaj na linii żuchwy, a nigdy nie mam tak wysoko. W każdym razie, teraz się maluję i wiecie co, będę nagrywać film
no, którego nie miało już długo nie być na kanale. No i oczywiście będzie. Jeszcze też biorą się pewne rzeczy, ale to sobie zrobię tak, że sobie dogram po prostu innego dnia. Oj, widzę, że tu mi się trochę te końcówki... Będę musiała jednak się wybrać do fryzjera, jak nie na farbę, to chociaż na strzyżenie, bo półroczna przerwa tutaj na przody, na te końcówki już trochę, wiecie, zresztą one w ogóle potrzebują ostatnio, przez to, że więcej je myję, no bo ćwiczę, no to one się zrobiły trochę suche tutaj i te podługości nie do końca mi się podobają ostatnio, więc muszę nad nimi popracować. Chociaż jak mam świeżo umyte, to mój odrost wygląda ok. Aczkolwiek coraz więcej siwuchów zauważam i chyba czas jednak coś wymyślić. Także no, muszę sobie zrobić research, zobaczyć, no i potem czatować na termin. Wiadomo jak to jest. Także ja się zabieram za przygotowania do nagrywek innego filmu. Kochani, właśnie wrzuciłam sobie materiały, zaczęłam sobie montować, patrzę na linię i mówię, tyle materiału, to nie, musimy sobie podzielić. Słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć najważniejsze, to na festynie nic nie nagrywaliśmy, bo było bardzo dużo dzieci, a wiecie, no dzieciaki nie chcą być nagrywane, ja nie robię nic na siłę, zawsze Wam powtarzam, że nic na siłę. I co chciałam zaznaczyć, to to, że udało się bardzo dużo pieniążków uzbierać. Nasza klasa w ogóle miała największą kwotę uzbieraną. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy mega dumni w ogóle z dzieciaczków. Super, oni się tak odnaleźli w tej sytuacji, pięknie handlowali, zbierali te pieniądze, walczyli o każdą złotówkę. Ja zresztą też, żadnych zwrotów, żadnych reklamacji, żadnych ten... Nie, bo cały czas tak naprawdę chodziło o po prostu zebranie jak największej kwoty. Ja też, jak ktoś próbował się handlować, to zaznaczałam, że my tego nie bierzemy dla siebie, tylko i wyłącznie wszystko przekazujemy właśnie temu choremu chłopcu, więc to było najważniejsze i to była inicjatywa, a to, czy ktoś akurat przy okazji coś sobie wziął, czy nie, tak naprawdę mógł tą kwotę, wiecie, wrzucić do skarbonki z datkiem właśnie dla tego chłopca, także bardzo, bardzo fajna inicjatywa, na pewno w przyszłym roku też będziemy brali w niej udział, było naprawdę super i no... Szapoba dla dzieciaków, aż normalnie jestem, wiecie, wzruszona na maksa, bo no, dobro wraca, pamiętajmy o tym. A kochani, ja po prostu przyszłam się z Wami pożegnać w tym filmie. Jezu, nie wiem czemu tak mnie zebrało, ale chyba mi się po prostu, nie wiem, może kobiece dni zbliżają i jestem taka po prostu rozemocjonowana. Także kochani, widzimy się chyba już jutro w następnym filmie. Zapraszam Was do oglądania, pa, pa.